Całą książkę Lalka przesłuchasz, tak jak inne ciekawe audiobooki i e-booki, w aplikacji BookBeat, która jest patronem odcinka. Z kodem Nie Wiem słuchasz za darmo aż 30 dni. Większość osób zapewne kojarzy historię zawartą w lalce Bolesława Prusa, której głównym bohaterem jest Stanisław Bokulski. Niektórzy twierdzą, że jest to książka o miłości, inni, że o odnajdywaniu siebie i kreowaniu własnego życia. Jednym z głównych motywów powieści jest oczywiście nieszczęśliwa, nieodwzajemniona miłość Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Na temat tej relacji i zależności w niej występujących podczas szkolnych analiz padało wiele oklepanych i banalnych tez. Izabela jako arystokratka nie chciała wejść w relację z kupcem, gdyż uwłaczało to jej godności. Małżeństwo osób pochodzących z różnych stanów społecznych określane jest mianem mezaliansu. Mezalians, hierarchia społeczna, uprzedzenia. To wszystko tak naprawdę nic nie znaczy dla człowieka XXI wieku. Zjawiska te przyjęły obecnie nieco inną formę. Pojawia się zatem pytanie, jak przełożyć historię Wokulskiego na współczesne czasy. Dziś już nie mamy kast zwanych arystokracją, szlachtą czy biedotą, a jednak wciąż status społeczny jest istotnym czynnikiem przy wyborze potencjalnego partnera. To, o czym była mowa w szkole podczas analiz lalki, to tak naprawdę uproszczona wersja pewnych zjawisk psychologicznych. Autor książki, Bolesław Prus, prawdopodobnie intuicyjnie zdiagnozował owe zjawiska i przelał swoje wnioski na karty powieści, wyprzedzając tak naprawdę swoje czasy. Wokulski jako reprezentant kryzysu męskości. Współcześnie otwarcie mówi się o kryzysie męskości. Archetyp mężczyzny praktycznie nie istnieje. Nie ma idealnego wzoru tego, jaki powinien być mężczyzna. W pokoleniach naszych dziadków i rodziców role społeczne były ściśle określone. Idąc jeszcze dalej, w przeszłość, męskim archetypem mógł być ktoś odważny, rycerski, dobrze zbudowany i zaradny. Te cechy gwarantowały bezpieczeństwo. Współcześnie bezpieczeństwo polega na czymś innym. Ważne jest, aby mieć zdolności finansowe, dzięki którym będą mogły być zaspokajane potrzeby oraz aby zapewniać spokój psychiczny i zrozumienie, czyli wykazywać się empatią i czułością. Bolesław Prus wykreował w swojej powieści idealnego reprezentanta zmieniającego się archetypu męskości. Wokulski uwikłany jest gdzieś pomiędzy. Z jednej strony stereotypowo patrzy na kobiety, skupiając się na ich fizyczności, z drugiej natomiast jest bardzo wrażliwą osobą. Jeśli chodzi o jego wygląd zewnętrzny, to jest mężczyzną wysokim, jednak niespecjalnie wyróżniającym się urodą na tle innych. Po jego wieku można wnioskować, że jest w pełni dojrzały i stabilny emocjonalnie. Co więc stało na przeszkodzie zawarcia związku z Łęcką? Cóż, Wokulski kompletnie nie reprezentował jej oczekiwań. Łęcka, jako młoda, ponad 20-letnia kobieta, dorastająca w luksusach, miała swój ściśle określony wzorzec mężczyzny. Był nim Apollo, który dosłownie i w przenośni był greckim bogiem, za którym uganiały się kobiety. Apollo nie musiał zdobywać majątku, po prostu go miał. Miał też wspaniałą urodę i nieprzewidywalną osobowość. Łęcka poszukiwała doznań, wrażeń i nieustannej intrygi. Brzmi trochę jak zapowiedź następnej części 50 twarzy Greya. Wokulski mógł jej zapewnić jedynie nudną stabilność. Kto za to był mocno zainteresowany Wokulskim? Głównie kobiety dojrzałe i doświadczone, czyli 30-letnie wdowy, Helena Stawska i Kazimiera Wąsowska. Z powieści wynika, że obie były atrakcyjne, jednak z jakiegoś powodu Wokulski nie brał ich pod uwagę. To pokazuje, że Wokulski był wartościowym i dobrym kandydatem na potencjalnego męża, jednak dla osoby, która szukała stabilności, a nie romansu z greckim bogiem. Wypaczone wyobrażenie miłości u Izabeli. Izabela była kobietą mającą niezwykle wysokie mniemanie o sobie.
Sam fakt, że twierdziła, że jedynym godnym jej mężczyzną byłby Apollo, już wiele mówi czytelnikowi o ego tej postaci. Dziś określilibyśmy ją mianem bananowego dzieciaka, który miał wszystko w młodości, dlatego teraz wysnuwa swoje, nawet już nie tyle oczekiwania, co roszczenia wobec potencjalnych partnerów. Dla Wokulskiego miłość to zaangażowanie i intymność, a dla Izabeli raczej pokazówka i atrakcja. Potwierdza to jej flirt ze Starskim, młodym, przystojnym mężczyzną pochodzenia arystokratycznego, który stracił swój majątek na hazardzie i podróżach. W jednej z charakterystyk Starskiego można przeczytać: bohater to znany kobieciarz. Jest arogancki, ale potrafi też być dystyngowany i sprytny. Podczas pobytu w Zasławku flirtuje z Izabelą, Kazimierą Wąsowską oraz Eweliną Janocką. Zaleca się zarówno do panien, jak i mężatek. Na jaw wychodzi także jego znajomość z Marianną, dziewczyną lekkich obyczajów. Patrząc więc na niedojrzałe podejście Izabeli do miłości, można wnioskować, że jej relacja z Wokulskim nie mogła się udać. Tak naprawdę jedynym, co oferował Wokulski i co jednocześnie imponowało Łęckiej, były pieniądze. Co ciekawe, dzisiejsza nauka podpowiada nam, że kobiety w różny sposób patrzą na swojego potencjalnego partnera, w zależności od tego, po co ma być im ten partner. Jeśli szukają kogoś do przelotnej i bardzo intensywnej relacji, to zwrócą uwagę na ewolucyjnie męskie cechy, jak na przykład wyraźnie zarysowana szczęka, wzrost czy poziom rozbudowania mięśniowego. Jednak w perspektywie długoterminowego związku, którego efektem będzie posiadanie potomstwa, cechy te odchodzą na dalszy plan, a zaczyna się liczyć intelekt, zaradność i empatia. Z tego wynika, że Łęcka nie poszukiwała partnera długoterminowego, a jedynie atrakcji i wrażeń. Skrajnie różne podejście do życia. Różnice pomiędzy Łęcką a Wokulskim widoczne są już w metryce bohaterów, ponieważ Stanisław był od niej starszy o 20 lat. Tak więc sam w sobie już znacząco utrudniał im relacje. To jednak nie jedyna z różnic. W powieści często podkreśla się pozytywistyczną naturę Stanisława, jego zamiłowanie i fascynację nauką, a także szacunek do pracy. Łęcka natomiast gardzi pracą, a jej zajęcia i zainteresowania to głównie dbanie o siebie. Dla niej nie istniały pory roku, tylko wiekuista wiosna pełna łagodnego światła, żywych kwiatów i woni. Nie istniały pory dnia, gdyż nieraz przez całe miesiące kładła się spać o 8 rano, a jadała obiad o 2 po północy. Dla niej nie istniała nawet siła ciężkości, gdyż krzesła jej podsuwano, talerze podawano, ją samą na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono. 5 lekcji od Wokulskiego, jak nie być simpem. Po pierwsze, nie idealizuj swojego obiektu westchnień. Prawdopodobnie, gdyby Łęcka była w wieku Wokulskiego, to nie byłby w niej tak bezmyślnie zauroczony, bo straciłaby swoją młodość i atrakcyjność. Spróbuj spojrzeć na osobę, do której coś czujesz, z perspektywy czasu. Czy na pewno za 10-20 lat również twoje uczucie będzie tak intensywne? Po drugie, nie bagatelizuj red flagów. Wokulski doskonale wiedział o tym, że Łęcka flirtuje z innymi mężczyznami i dosłownie bawi się nimi. Mimo tego jednak wciąż liczył, że dla niego będzie inna. Po trzecie, miłości nie da się kupić. Za pomocą pieniędzy można co najwyżej zwrócić na siebie uwagę i zyskać poważanie, ale nie licz na to, że kupując swojej wybrance prezenty, na stałe zyskasz jej sympatię. Po czwarte, jeśli zmieniasz się na lepsze, to rób to dla siebie. Wokulski zmieniał się, bo myślał, że dzięki temu zyska sympatię Łęckiej. Był po prostu naiwny. Osoby, dla których się zmieniasz, mogą kiedyś odejść, a twój progres zawsze z tobą zostanie. Po piąte, dbaj o swoją sferę emocjonalną. Nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której znalazł się Wokulski.
Kiedy usłyszał, jak Łęcka flirtuje z kimś innym, to był gotów nawet popełnić samobójstwo. Nie pozwól, aby emocje związane z drugą osobą przejmowały nad tobą kontrolę. Podsumowanie odcinka. Stanisław Wokulski jest postacią niejednoznaczną i pełną sprzeczności. Z jednej strony nie należy do arystokracji i dostrzega jej zakłamanie, a z drugiej wśród mieszczaństwa wyróżnia się ambicją i majątkiem. Jest niezrozumiany, często uznaje się go za szaleńca. Wykazuje się często ogromnym intelektem, zwłaszcza w biznesie, a jednocześnie jest zaślepiony miłością do Łęckiej, która nie ma szans na powodzenie. Pozostaje więc zadać sobie pytanie, jakim cudem nie dostrzegł on, że jego plany matrymonialne są po prostu głupie i irracjonalne. Mogłoby się wydawać, że tak racjonalny człowiek powinien zrozumieć to dość szybko i właśnie to jest jedna z cennych rzeczy wynikających z tej powieści. Parafrazując klasyka, Wokulski zakochał się głupio, żebyś ty nie musiał. Wyciągnij wnioski dla siebie z przeanalizowanej relacji, a najlepiej sam przeczytaj książkę lub posłuchaj audiobooka, którego znajdziesz oczywiście na BookBeat, gdzie znajdziesz również wiele innych audiobooków i e-booków. Aplikację możesz ściągnąć na telefon lub tablet i słuchać audiobooków lub czytać e-booki, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. W BookBeat znajdziesz pozycje takie jak Rok 1984 George'a Orwella, lektury szkolne, m.in. Pan Tadeusz, Ogniem i Mieczem. Zapraszam do skorzystania. Z kodem Nie Wiem masz aż 30 dni darmowego słuchania. Skorzystaj z linku podanego w opisie. Podczas rejestracji konieczne jest podanie danych karty płatniczej, ale jeśli zrezygnujemy z usługi przed upływem końca okresu próbnego, żadne środki nie zostaną pobrane. A tymczasem do usłyszenia. Zostańcie z Bobrem, towarzysze.